Kolejna część, strona 60. Każdy człowiek powinien myśleć i działać zgodnie z tym, jak ja uważam. Czwarty przymus to chcieć, by wszyscy myśleli i działali zgodnie z tym, co ja uważam. Ten przymus jest być może najbardziej boski, bo oznacza po prostu stwarzać bliźniego na własny obraz i podobieństwo. Być może jest to także najbardziej rozpowszechniony przymus, przynajmniej w Polsce. Starczy przysłuchać się nocnym Polaków rozmową na tematy polityczne. Oto pragnienia fałszywnego. Zawładnąć drugim, mieć go dla siebie w całości, sprawić, by był zainteresowany wyłącznie mną, sprawić, by myślał wyłącznie to, co ja uważam za słuszne, by zachowywał się wyłącznie w taki sposób, jaki ja akceptuję, by miał moje, oczywiście, najlepsze, najsłuszniejsze, Poglądy polityczne znacie ten despotyzm myślenia? Z tego właśnie boskiego przymusu bierze się chorobliwa zazdrość i ambicja. Niekiedy nawet wybuchyszał wobec ludzi inaczej myślących o odmiennych poglądach, wyglądzie i zachowaniu. Polskie ja fałszywe zmierza do tego, aby wszystkich skupić na sobie wykształtować świat według swego wyobrażenia. Gdy się to nie udaje, wpada we frustrację, izoluje się lub częściej atakuje. Większość sprawców przemocy to ludzie niedowartościowani. Osoby z tak zwanym niskim poczuciem wartości. Mają poprzeczkę nawieszoną na boskim poziomie. Wyżej niż przeciętni ludzie i gdy nie mogą tej poprzeczki przeskoczyć, przeżywają załamanie. Zdarza się, że w gabinacie stawiamy taką osobę na krześle i gdy i wytłumaczymy na czym rzecz polega chodzimy dookoła niej recytując żartowo wie, Hymn fała na wysokości Bogu chwalimy Cię, błogosławimy Cię lubimy Cię, wysławiamy Cię i wiecie co się dzieje? którzy tego nie wytrzymują i wołają dość, dość, proszę już przestać i natychmiast zeskakują z krzesła inni jednak uśmiechają się Błogo i gdy ich zapytam jak się czują odpowiadają z niezwykłą szczerością fajnie nawet nie próbują udawać zażenowania i śmieją się serdecznie. Niskie poczucie wartości. Czy pomyśleliście o tym w ten sposób? Dobrym testem na ja fałszywe jest zapytanie osoby z niskim poczuciem wartości, czy zgodziłaby się być przeciętna w jakiejś dziedzinie. Może się to wydawać niewiarygodne, ale niektórzy przeżywają niemal atak paniki na myśl o tym, że mogliby być przeciętni. Dziwne, prawda? Z jednej strony deklarują, że są nic niewartym zerem, z drugiej wpadają w rozpacz usłyszawszy, że być może są po prostu przeciętni. To demaskuje prawdziwą naturę tego, co potocznie nazywa się niskim poczuciem wartości. Jest nieupycha. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt. Wszystkich osób, które stoją już na tym boskim przesełku i patrzą z góry na innych ludzi, zauważymy pewien paradoks. Niby czują się gorsi, bardzo łatwo osądzają ludzi, są w swoich ocenach niezwykle surowi, nierzadko wręcz pogardzają innymi, nikomu nie ufają i są przekonani, że ludzie są źli. Ich postawa wobec bliźnich stoi pozornie w sprzeczności z tym, że sami uważają się za niewiele wartych. Gdyby akceptowali swoją słabość, byliby miłosierni dla innych. Jednak to właśnie z wysokości pseudobogowie uzurpują sobie prawo do surowej oceny, krytyki drugiego człowieka. Zagadnienia, które omawiamy, znajdują się na styku psychologii i duchowości. Gdy przyjrzymy się działalności Jezusa od strony psychologii, zobaczymy, że wzywał ludzi do tego, by zdecydowali się na porzucenie ja fałszywego i poszukiwali prawdziwego ja, zdania, kto chce zachować swoje życie. Ten nie je straci. Jeśli ziarno obumrze, zostanie samo. Możemy sparafrazować: kto chce zachować ja fałszywe, ten straci ja prawdziwe. Jeśli ja fałszywe nie obumrze, nie będziesz zdolny do miłości. Przypowieść o budowaniu na piasku, na skalę, rzuca światło na to, jak warto żyć: czy budując na ja fałszywym piasek, czy też opierając się na swojej rzeczywistej wartości, która pochodzi od Boga. Skała. Słynne zdanie świętego Pawła również można odczytać w tym kontekście. Już nie ja fałszywe żyje? Żyje we mnie Chrystus. No właśnie, czy nie jesteście zaskoczeni? Okazuje się, że rozpad ja fałszywego otwiera nas na przyjęcie łaski. Gdy podróbka życia rozpadnie się, nic już nie stoi na drodze do przebóstwienia. Jednak mogli tego doświadczyć ja fałszywe, musi ulec całkowitemu unicestwieniu. Piero ja prawdziwe stwarza przestrzeń dla łaski. Ja prawdziwe jest potencjalną pojemnością na łaskę. Gdy rozpadnie się ta struktura próbująca imitować boskość, człowiek porzuci wreszcie wszystkie mechanizmy obronne, oddzielające go od niego samego ludzi i od Stwórcy, może miłować czystą miłością która ma swoje źródło w samym Bogu. Adam po upadku wychodzi z zarośli i nie musi stosować żadnych przepasek, aby ukryć swoją nagość. Zgoda na własną słabość pozwala mu ponownie znaleźć się w ramionach Ojca, który odkrywa także własne piękno i wartość. Na tym właśnie polega droga świętości chrześcijańskiej. Tworzyć się na łaskę do tego stopnia przez uczestnictwo w życiu Bożym stać się Chrystusem. Techin Kościoła Katolickiego cytuje wspaniałą formułę, mówiącą, że Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem. Taki to cel naszego rozwoju odkrywa się przed nami. Chcemy się w tym miejscu odnieść do bardzo podobnych sformułowań używanych przez New Age, zarówno wywodząca się od Karola Janga, psychologa Głębi, oraz inne kierunki duchowości miesz mieszczące się Sposób myślenia New Age podkreślają pewien boski potencjał człowieka, który ten powinien sobie odnaleźć. New Age, nie dbając o spójność filozoficzną, wybiera co chce z psychologii różnych tradycji religijnych, w tym chrześcijaństwa, małpując prawdziwą duchowość i psychologię. Według prądów związanych z New Age człowiek miałby odkryć swoją boskość stosując przeróżne techniki. Samozbawienie, podczas gdyż chrześcijaństwo wzywa do współpracy z łaską, którą człowiek darmo otrzymuje od Boga przyjęcie zbawiciela. Ta współpraca to wiara, modlitwa, asceza i miłość bliźniego. Człowiek nie jest uśpionym Bogiem, lecz stworzeniem. Człowiek nie odkrywa swego bóstwa, lecz może przyjmować łaskę, która go przebóstwia. Można z całą pewnością powiedzieć, że New Age, głosząc wyzwolenie człowieka. Zaprasza go do wybudowania wysublimowanej świątyni ja fałszywego i w ten sposób paradoksalnie czyni go niewolnikiem samego siebie. Różnica pomiędzy New Age a chrześcijańskim ujęciem rozwoju jest w tym miejscu fundamentalna, a jednocześnie bardzo subtelna. Niestety zdarza się, że chrześcijanie nie zauważają albo dają się uwieść New Age, lub wręcz odwrotnie, chcąc zachować wierność nauce katolickiej. Rzucają to, co jest samym sednem duchowości chrześcijańskiej perspektywę przebóstwienia człowieka na drodze kontemplatywnej. Odpowiedzią na te błędy może być chrześcijańska koncepcja rozwoju, którą po części przedstawiam w naszej książce. Podejście terapeutyczne, które opracowaliśmy, określamy mianem chrześcijańskiej terapii integralnej HTI. Stosujemy w niej różne techniki.